I witajcie, jestem Heavy i witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Smite od Zera do Rankeda. I zagramy sobie Arenkę, mam nadzieję, że nowym, może nie bogiem, ale nową postacią, jaką jest Cerber. Cerber. Pieseł w akcji i to nawet trzy głowy pieseł. I on jest fajny, tylko że średnio mi nie idzie, ale damy sobie radę. Damy radę, to jest Cerberek, to jest pieseł z dosyć ciekawą mechaniką. Znaczy dosyć ciekawymi mechanikami. Generalnie fajnie się nim gra. Ale muszę go ogarnąć jeszcze. To jest taka kwestia ogarnięcia i wszystko się da ogarnąć, nawet tego pieseła. No, a że mam trzy głowy, a co? I mam wężowy ogon, więc jakby patrzeć, mam cztery głowy, no to chyba was powaliło wszystkich. Co wy tak ciągle zmieniacie jak kobieta? Jak kobieta zdanie oczywiście. To się nagrywa, to się kameruje, czy to się nie kameruje? To się kameruje! Hachiman, no dobra. Hachiman też może być. Nie, ale proszę już bardzo, zmieńcie, nie dwóch asasynów, to nie przesadzajmy, będzie... Zresztą rób tak, ceta, bylebyśmy to wygrali, dobra, co? No niech będzie. Achmuzen Capchain, Loki Ares, o kurdełe, dobra, nie lubię Aresa, ale coś się ogarnie. A kto lubi Aresa? Okej, okay, widzę Loki trzeci, drugi Ares, pierwszy Vulkan. No, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Zobaczymy. W ogóle patrz, że już mam ponad 31 tysięcy tych punktów Fantasy Points, co już się generalnie sezon kończy. A ja już przekroczyłem limit Fantasy Pointsu, więc jest dobrze. Myślę, że jest dobrze. No, więc nie przedłużajmy, grajmy, o ile kto tam się jeszcze... Hachiman się chyba... Tak, Hachiman się załadował. Neża się nie załadowała. I Ares się nie załadował. Ares się nie musi. Ale Ares się załadował. Dobra, Neża, ładuj się. Ale tak, chwasto. No. No i on ma taką dosyć ciekawą mechanikę. Ponieważ jego główki się aktywują. Ale czekajcie, ja dopiero sobie tutaj wszystko... Dosyć ciekawe mechaniki. Bo to wygląda ślicznie. Zresztą on ma trzy główki i każda jego... Uleczony wróg. Aha, każda jego główka się aktywuje podczas ataku tych. I poza tym ma jeszcze taką pasywkę, że przejmuje część leczenia wrogów. I sam też się dzięki temu leczy. No, już widzimy aktywne główki. Co oznacza, że nasz pierwszy skill zestanuje przeciwnika. Taki plujka. To jest bardzo świetne. No i ten skok. Ten skok też jest OP. O ty gnoju. Tylko, że no, cooldown. To może być problem. No i no, to jest też fakt, że on ma chyba największy model ze wszystkich postaci. Ze wszystkich postaci, tak? A w Smite, więc no to może być problematyczne. Tak. Ała! Ała! Nie spodziewałem się ulta Lokiego.
Mieczem hiszpańskiej kwizycji czy coś. Ale easy, ogarnie się wszystko. Na spokojnie. Byłem co prawda first bloodem, ale nie takie rzeczy się przeżywało. Nie takie gry się wygrywało. Dobra. Co ty robisz? Ale go. Dobra, jednak ja bym się... Ała. Dobra. To było beznadziejne. Chciałem ulta użyć, ale... No nie wyszło. Znaczy nie chciałem użyć. Przynajmniej na razie to też wygląda epicko. No kurde. Ten wygląd tych... skilli wygląda obłędnie. Dobra. Bardzo ładnie, widzieliście. Mój ult. Ładnie. Patrzcie, ten damage. A ja nie mam nic na damage, nie? Ten. No, mój ult podrzuca i jakby sprowadza. Sprowadza przeciwników do jednego. Jednego miejsca, którego, które sobie tam zdążę wybrać. Okej. Okay. Myślę, że to się przyda bardziej. No i tak jak skoczę właśnie moją trójką, to jakby z minionów i z postaci wylatuje jakby dusza, którą po zabiciu się leczy, więc to jest też taki... Ale to jest mocarne, tak? O ty gnoju. No i ładnie. Zabiłem go. Ale on mnie zabije. Pierdzielony Loki. Dobra, zabij go. Proszę cię, zabij go. Zrób mu krzywdę. Cyber Archer. Dobra, umarłem największą ilość razy. Tłumaczę sobie to tym, że tego wymaga się od tanka. Umierania, przyjmowania na klatę i tak dalej. Kiedy inni zabijają. Chociaż nie powinienem umierać. Ładnie. No i super. Kurde, ja na serio robię ładny damage. To tak bez żartów. Kurde, aha, jeszcze nie mam aktywny. Fuck you. Aha. Dobra, to był błąd. To był błąd. Za bardzo się rzuciłem na nich. No trudno. Zrobię sobie teraz coś na damage. Ile to zadaje generalnie? Spowalnia to jeszcze, zmniejsza ochronę, więc... Więc może być 750, dobra. Tak. No was powaliło wszystkich na ryję. Dobra. Strategic feeding, right?
Kurde. Nie wyszło. Ładnie. Dobra, uciekaj, 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 uciekaj. Nie ma sensu. Okej. Wróćmy się. Wróćmy do piekła. Aha, ja butów nie mam generalnie. Tak teraz zauważyłem. Tak się dziwię, co jestem taki wolny, ja butów nie mam. No nic. Ale też zaczynam robić krzywdę, więc... Kurde, mogłem blinka wziąć. To mój ult bardziej by się przydał. A ja na serio ładny damage robię, tak? Bez żartów. Jak na... No, zabijcie go! Ładnie. Okej, ładnie. Super. Zginęli wszyscy. Nie no, zaczynam odrabiać, to jest dobre. To najważniejsze chyba. No, dobra. Dobra, tym się zajmijcie. Nie wiem, co ty chcesz mi zrobić, dziewczynko. No. No ja nie potrzebuję tego. Ja tu potrzebuję zabijać. O, wow. Dobra, to tego się nie spodziewałem. Może to? Penetracji troszeczkę? Nie byłoby to takie głupie. No, o ile nas nie, wszystkich nie rozstrzelają tutaj. No zabijesz go? Serio? No tego się to nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Że on przeżyje. No ale dobra. Pierdzielony. Bo. Ała. Dobra, ale zabiłem go. Ale go zabiłem. Co? Kup mu jeszcze gwiazdkę obok demona. Co? Nie mam pojęcia, o co mu chodzi. Mniejszy cooldown plus obrażenia. Ja myślę, że worth it.
Okej. Mam aktywne główki. I stan. A nie, nie bije tak źle. SM469 to nie jest... Te deady bardzo mnie martwią. Ała. Jakbym miał ulta, to mógł ich wszystkich ciągnąć do bazy. Chociaż nie wiem, czy to przechodzi przez ściany. Ale dobrze by było, tak wiecie. Ultuję ich i do bazy i wtedy wszyscy są martwi na 100%. Z jednej strony szkoda, że jest... Że jest tak krótko ten... No dobra. Fakty i pieprzone. Z jednej strony to... To źle, że to jest tak krótko, ten podmuch. Ale z drugiej strony dobrze, bo ta postać i tak jest super w dobrych rękach, a ja... No nie jestem... Nie mam dobrych rąk. Ja bym się wycofał tak z przyjemnością. Tak, żeby się troszeczkę wyleczyć. I mogę iść zabijać dalej. Co on jest taki szybki do cholery? Dobrze! Okej. Fuck. Tak. Myślę, że to powinno mi pomóc. Ich zabić na śmierć. O, ale no przegrywamy, no dobre team mają, ja jestem też lama. Ale widzicie, jaką serwer ma moc. Znaczy to jest chwilowe, zaraz go naprawią, że tak powiem. Dobra, ale mam full build. To jest... No właśnie, zastanawiam się, czym jeszcze... Czemu ja sam się wbijam? Czemu oni mi nie pomagają? Ja nie mogę robić wszystkiego sam. No, tak to jej nie zabijesz. No, tak myślałem, że to się skończy. No cóż. Jak mnie to trafiło? No ja rozumiem, mam ogromny ten model postaci, ale...
Gdzie wy jesteście, do cholery? Okej. Nara. No, końcówka była bardzo emocjonująca, ale no niestety nie wyszło. 6-9-14 Cerberem. Nie jest źle, ale mogło być lepiej. Widziałem, co ludzie potrafią nim wyprawiać, więc no czuję się troszeczkę zawiedziony sobą, że tak mi to marnie poszło. Okej. No i super. No i super. Więc to było na tyle. Ja się będę z wami żegnać. Jeśli film się sporo stać, w górę, jeśli chcecie to zabrać, to powiedzcie mi proszę, piszcie komentarze. A jeżeli kanał się sporo chcecie być na bieżąco, subskrybujcie. Cześć i do usłyszenia.